Bardzo się cieszę, że radiowe studio imienia Romany Bobrowskiej u nas w Radiu Kraków przy Alei Słowackiego będzie na czas koncertów Agnieszki Chrzanowskiej zamieniać się w salę teatralną, taką prawdziwą, z kurtyną. Dzisiaj pierwszy koncert, pierwsze spotkanie, pierwszy spektakl, jak Państwo wolą. Agnieszka Chrzanowska dzisiaj jest i gospodarzem, i artystą, i konferansjerem. Potem to właśnie ona będzie zapraszać kolejnych znakomitych gości z Krakowa. Myślę, że na wszystkich kolejnych koncertach, a będzie ich w sumie 10, będziemy gromadzić znakomitą publiczność. Co mogę powiedzieć ze swojej strony? Zapraszam wszystkich Państwa, mam nadzieję, że Aleja Słowackiego 22, adres znany Państwu dobrze jako siedziba naszej rozgłośni, stanie się także kolejnym miejscem, kolejną sceną, która będzie Was gościnnie przyjmować. Piosenki Agnieszki Chrzanowskiej w Krakowskim Radiu i postara się oczywiście ze studentami zrealizować z tego materiał, który będzie można wtedy, oprócz tego, że wysłuchać w radiu, będzie można też obejrzeć w przyszłości. Wszystkie gesty zawieszone od tak wielu lat. Zapraszam na blog Agnieszki Chrzanowskiej www.chrzanowskablog.pl. A czym jest blog ten? To jest na zasadzie też internauci się dopisują, czy tylko wy robicie coś? Internauci tak, gdzie są komentarze, są wpisy, jest ich mało, ale strona jeszcze nie jest promowana. Wokoło tego pędzi się.
Nie.